Interaktywna mapa Zwierzęta Świata Dumel Discovery to zabawka dla dzieci już od 3 roku życia. Poznamy tu 500 faktów, usłyszymy 72 odgłosy zwierzęta, które są nagrane w rzeczywistych okolicznościach. Poznamy też to, czym żywią się zwierzęta, na jakich kontynentach żyją i co jedzą. Na mapie znajdują się rozrysowane kontynenty. Jeżeli dotkniemy pola zaznaczonego kółeczkiem, dowiemy się więcej o kontynentach. Oraz jest masa zwierząt, zarówno wodnych, jak i lądowych, o których dzieci mogą się też więcej dowiedzieć. Zobaczmy, jak działa mapa. Włączamy ją. Witamy w Dumel Discovery. Naciśnięcie zwierzaka powoduje, że go usłyszymy. Słoń afrykański. Możemy poznać jego dźwięk. Słoń mówi. Troszkę więcej się o nim dowiedzieć. Słoń jest ssakiem. Słoń afrykański żyje na sawannie i w lasach tropikalnych. Dowiedzieliśmy się troszkę więcej o jego zamieszkaniu, a teraz poznamy jego menu. Słoń je trawę, liście i owoce. I trochę ciekawych faktów z jego życia. Słoń może żyć nawet 100 lat. W ten sam sposób działa informacja o kontynentach. Afryka. Mamy też quizy w wersji prostej. Czas na quiz. Pokaż mi, gdzie jest les. Jeżeli odpowiemy prawidłowo, usłyszymy: super! Gramy dalej. Pokaż mi, gdzie jest żółw morski. A jeśli się pomylimy? Nie, to jest hipopotam. Spróbuj jeszcze raz. Pokaż mi, gdzie jest żółw morski. Jeżeli jeszcze raz się pomylimy? Nie, to jest słoń afrykański. Szkoda. Nie udało się. Pokaż mi, gdzie jest. Za każdym razem słyszymy odpowiedź, która jest formułowana pełnym zdaniem. Ułatwi to dziecku późniejszą odpowiedź na pytanie pani w szkole. Mamy też super quiz, gdzie słuchamy quizów z gotowymi odpowiedziami, quizów zamkniętych. Czas na super quiz. Które zwierzę jest dzikim przodkiem świni? Tu podobnie jak w pytaniu w prostym quizie mamy ostatnia szansa. Pochwały i kary za brak odpowiedzi. Dzikim przodkiem. Świetnie. Gramy dalej. Które zwierzę to jedno... To bardzo interaktywna forma edukacji przedszkolaka, który zbiera bardzo dużo informacji o zwierzętach, o przyrodzie i w ten sposób zdobyta wiedza przyda się dzieciakom już w szkole. Na pewno poznamy dużo faktów z życia zwierząt i ulubieni bohaterowie, ulubione zwierzaki, dzieci skłonią nasze maluchy do czytania większej ilości informacji na ich temat i pewnie będą dzieci prosić rodziców o wzięcie encyklopedii i jeszcze rozszerzenie swojej wiedzy na ten temat.